Podczas 25. gali biznesu organizowanej w Koninie rozdano statuetki Złotego Konia lokalnym przedsiębiorcom w 4 regulaminowych kategoriach. Firmą wspierającą lokalną społeczność została spółka Medalco. To jest bardzo ważne wyróżnienie, zważywszy na to, obok jakich gigantów rynku lokalnego stoimy. Nasza firma jest taką troszkę znaną, ale usługową firmą, tak? Nic nie produkujemy, że tak powiem, nie jesteśmy w jakimś takim innym branży tej tutaj, natomiast te usługi mają charakter bezpośredni. Sytuacja, kiedy COVID, wojna, tego typu rzeczy strasznie wymusiła zmiany postępowania, działania. Dwa, miasto się zmienia, my musimy się zmienić. Dotąd byliśmy kojarzeni z dużymi zakładami pracy, na których było oparte. Tak? Praktycznie one dziś odchodzą już do lamusa. Tak? Musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości i w nowych wyzwaniach. I to była sytuacja, która rzeczywiście była przełomowa. Rzeczywiście te covidowe sprawy, 20-21 rok, no i tylko mogę się cieszyć i tutaj chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy z nami są związani, naszym pracownikom, jako że to jest marketing bezpośredni, bezpośredni kontakt z pacjentem, to dzięki ich zaangażowaniu, tak, w różne projekty, w jakieś inicjatywy, znaleźliśmy się w gronie, tak, dlatego no, wyróżnienie ogromne, a jeśli powiem, że zaskoczenie, że przy kupcu czy przy kopalni w Kłodawie, gdzieś myśmy się znaleźli, no już na podium było wyróżnieniem, ale żeśmy te kategorie wygrali, to ogromne zaskoczenie i ogromna radość i duże wyróżnienie. Zwycięzcą w kategorii ekofirma została spółka ContiPack, sprzedająca jednorazowe naczynia biodegradowalne. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zauważeni po 3 latach działania na rynku nie tylko lokalnym, ale też na rynku polskim, co zabawne. Myślę, że bardziej jesteśmy kojarzeni marką w Polsce niż w Koninie, więc tym bardziej nam zależało na tym, żeby tutaj no po prostu poznano naszą nazwę, poznano naszą firmę, to czym się zajmujemy i przede wszystkim żeby ludzie zobaczyli, że Konin, pomimo tego, że czasami uważany za małe miasto, leży w tak super strategicznym punkcie, że nawet firmy po 3 latach mogą zostać zauważone i mieć wyniki finansowe. Jako nowy przedsiębiorca zauważona została kwiaciarnia Chata w Kwiatach, która tuż po swoim otwarciu napotkała ogromne i niespodziewane trudności, a mimo to przetrwała. Jestem wzruszona i bardzo, bardzo mile zaskoczona, bo faktycznie bardzo krótki okres, bardzo ważny i w zasadzie też taki ciężki, bo w zasadzie minęło 2 tygodnie otwarcia kwiaciarni, gdzie wybucha pandemia, więc nie ukrywam, że też ciężki, bardzo owocny, no i spektakularny, bo Złoty Koń. Natomiast firmą roku zostało przedsiębiorstwo Metrex, zajmujące się sprzedażą i montażem rozmaitych rolet, żaluzji czy markiz i tym podobnych elementów. Jest to dla nas naprawdę duże wyróżnienie. Nie byliśmy na to przygotowani. Zdziwienie nasze było wielkie, bo konkurowaliśmy z naprawdę dużą firmą, ale udało się. No, 30 lat na rynku, jesteśmy od 1992 roku. Co roku przykładamy coraz większą wagę ku temu, żeby nasze wyroby były lepsze, żeby nasi klienci byli bardziej zadowoleni, żebyśmy nie mieli jakichś tam większych problemów typu pandemia. No, staramy się robić wszystko, żeby utrzymać się na rynku, tym bardziej, że czasy są dzisiaj naprawdę bardzo ciężkie. Poza tym podczas gali wręczone zostało specjalne wyróżnienie prezydenta Konina, jakie trafiło do podmiotu, który cieszył się największym uznaniem mieszkańców Konina w głosowaniu internetowym. A wybrali oni jedną z miejskich spółek, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Najważniejsza nagroda w dorobku PGKM, szczególnie w ostatnich latach, szczególnie w tym roku, w którym kończymy 70 lat. To nagroda od mieszkańców i to jest dla nas bardzo ważne i ta nagroda będzie na najważniejszym miejscu w naszej firmie. Jak podkreślał podczas gali prezydent Korytkowski, Konin może się rozwijać właśnie dzięki sukcesom przedsiębiorstw działających w mieście, dlatego tak ważne jest zauważenie i docenienie lokalnego biznesu. Konin urósł dzięki gospodarce. Tyle tylko, że on urósł parędziesiąt lat temu na bazie dużych zakładów przemysłowych. One rzeczywiście były motorem napędowym miasta i całej gospodarki tutaj w regionie. Natomiast w tej chwili zmieniają się czasy. Dlatego też staramy się pokazywać podczas gali konińskiego biznesu, która organizowana jest od 25 lat, pokazywać te firmy, które wchodzą na rynek. Te firmy, które weszły i zdobyły sukces. Prezydent podkreślił przy tym, że Gala Konińskiego Biznesu jest świętem lokalnych przedsiębiorców. Moich
to Pan.